Już w lutym powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę obwodnicy zachodniej Wałbrzycha. Trwa sprawdzanie i aktualizowanie dokumentacji inwestycyjnej. Aktualnie pewne dokumenty dotyczące przetargu, czyli tak zwane CIFC i te inne, są w CUPCie, czyli Centralnym Urzędzie Dużych Projektów Transportowych, który ma 21 dni na sprawdzenie tej dokumentacji. Wałbrzyszanie czekają na obwodnicę już od lat 90. Nigdy nie ukończona, w końcu ma doczekać się finalizacji. W międzyczasie aktualizujemy dokumentację. Chciałbym powiedzieć, że dokumentacja była pod koniec lat 2010 wykonywana, pozwolenie na budowę 2011. W międzyczasie zmieniło się prawo. W międzyczasie zmieniło się otoczenie. Na przykład w tym czasie nikt nie myślał o centrum przesiadkowym Wałbrzych-Śródmieście, gdzie ma powstać bardzo istotny węzeł, również komunikacyjny, więc trzeba też opracować połączenie tego węzła również z węzłem łączącym z obwodnicą zachodnią.